Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak odbierać ze sklepu zamówione płytki, na co zwrócić uwagę. Pokażę Wam to wszystko na podstawie moich płytek do łazienki, które wybrałem z kolekcji Paradyż Belat w odcieniu, w kolorze w zasadzie beż. Moja kolekcja składa się z kilku elementów, które są oddzielone od siebie takim dekorem. Pierwszą płytką, która jest w zasadzie taką bazą, wzornikiem, jest ta z lewej strony od tej z tym owalnym wzorkiem i ona jest w odcieniu wzornikowym, czyli w zasadzie wszystkie inne płytki, które mają jakikolwiek odcień, no są od niej albo jaśniejsze, albo ciemniejsze. Ta z prawej strony z tym wzorem jest w odcieniu ciemniejszym. Wzorniki, znaczy dekory, które są poniżej, są też w odcieniu ciemniejszym, natomiast te płytki dolne z tym przetłoczeniem są w odcieniu jaśniejszym. Jak to wygląda na opakowaniu? Mamy taką naklejkę, gdzie oczywiście mamy rubrykę oznaczającą kolekcję, kolor. Musimy zwrócić, czy wszystkie kartony są w tym samym kolorze. W moim przypadku jest beż, dlatego trzeba zwrócić uwagę, czy gdzieś na przykład nie dostaliśmy jakiejś paczki z brązem. No i tutaj w tej rubryce z odcieniem mamy oznaczenie WZ, co oznacza, że jest to odcień wzornikowy. Od niego są albo płytki jaśniejsze, albo ciemniejsze. Ciemniejsze płytki są oznaczone literką B. I są w dwóch takich, można powiedzieć, stopniach, czyli albo będzie to B1, albo B2. Jeżeli chodzi o płytki, jaśniejsze są oznaczone literką A. I podobnie jak te ciemniejsze, też są w dwóch stopniach jasności. Jeżeli chodzi o płytki podłogowe, mają one dodatkowy parametr, na który należy zwrócić uwagę. Jest to klasa ścieralności. Oznaczona ona jest trzema literkami PEI i w zależności od tego, jak wysoka jest ta klasa, a klasy mamy chyba od dwójki do piątki czy do szóstki nawet, oraz ten drugi parametr, czyli obroty, określają, gdzie można ułożyć te płytki. W moim przypadku mają one klasę PEI 3 i 1500 obrotów, czyli mogą być układane w pomieszczeniach mieszkalnych o średnim natężeniu ruchu. Mogą być one jeszcze w tym parametrze PEI 3, ale z obrotami 750 i wtedy na przykład no nie można ich układać w takich pomieszczeniach o większym natężeniu ruchu, czyli na przykład kuchnia czy korytarz. Nadają się tylko do jakichś pokoi albo łazienek. Inne parametry określające płytki gresowe. W moim przypadku są to płytki gresowe szkliwione, rektyfikowane. To na przykład właśnie ten parametr, czyli oznaczenie, że ona jest rektyfikowana. Co to oznacza? No, że płytka jest poddawana obróbce krawędzi, polegającej na bardzo dokładnym zeszlifowaniu brzegów pod określony wymiar, tak aby uzyskać minimalne różnice wymiarowe. No, płytki są wtedy bardziej dokładne, jeżeli chodzi o trzymanie wymiaru. Kaliber. Kaliber to jest zakres tolerancji wymiarowej, czyli różnica między dopuszczalnymi granicznymi wymiarami. Jeżeli mamy oznaczenie w rubryce kaliber takiej kreski, oznacza to, że płytki są zgodne z normą EN 1, 4, 4, 11 i tam są w tej normie podane, jakie ona powinna mieć parametry. No jest to też dość ważny parametr, jeżeli chodzi o dobór i odbiór płytek. Należy porównać je oczywiście pod względem nie tylko odcienia, ale właśnie też tej rubryki kaliber.
Innym parametrem, który w moim przypadku nie występuje, jest antypoślizgowość. Jest to oznaczone literką N, czyli płytka nie jest antypoślizgowa. Jeżeli chodzi o ten parametr, to używa się symboli od R9 do R13. Przy czym im wyższy jest ten parametr R, tym płytka jest mniej śliska. Chodzi o to, że płytka jest ustawiona pod kątem, jest, no ktoś po prostu na nią wchodzi i jest mierzony ten moment, kiedy no, zerwie się przyczepność do płytki pod danym kątem. To jest właśnie ten parametr antypoślizgowości. Dlaczego moje płytki wszystkie są w różnych odcieniach? No, jeżeli chodzi o moją kolekcję, to praktycznie tworzą je cztery rodzaje samodzielnych płytek, które mogą być praktycznie jako pojedyncze kolekcje. Całość jest po prostu no, tak układana, że sam odcień nie ma aż tak dużego znaczenia jak kolor kolekcji. Czyli na przykład to, że one są wszystkie w beżu, jest ważniejsze niż ich odcień. To znaczy, że dolna jest jaśniejsza, górna jest trochę ciemniejsza. To już jest mniej istotne. Natomiast jeżeli chodzi o zamawianie płytek, no, należy uwzględnić to, żeby płytki, które w danym momencie są nam potrzebne, zamówić w takiej ilości, abyśmy nie musieli za jakiś czas dokupywać, ponieważ fabryka produkuje no, płytki w zasadzie w jednym odcieniu w danym momencie i dostanie potem takich płytek po dłuższym czasie w odcieniu, których jest naprawdę dużo. No, w mojej kolekcji no, to jest ich w zasadzie 5, natomiast są płytki, których no, odcienie to są, nie wiem, bodajże od 1 aż do 99, więc trafienie potem takiego samego odcienia będzie bardzo, bardzo trudne. Dlatego należy uwzględnić to, żeby w jednej partii zamówienia no, było tyle płytek, ile nam faktycznie będzie potrzeba. Dlatego, że każdorazowe zamówienie w jakimś tam, nie wiem, odleglejszym czasie, na przykład moje płytki leżały 2 lata i teraz jeżeli bym chciał dokupić jakąś płytkę z tej kolekcji, no to wątpliwe jest, żebym na przykład trafił płytkę tą dolną w odcieniu A2. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zamówić płytki w tym samym czasie w takiej ilości, jaka nam jest niezbędna. Ostatnim elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, w zasadzie już nie przy odbiorze, natomiast przy układaniu płytek, jest ich kierunkowość. Oznacza to, że wszystkie płytki oznaczone taką strzałką, która znajduje się przeważnie przy którejś z krawędzi, powoduje to, że każda płytka powinna być zwrócona dokładnie w tą samą stronę. Tak, aby wzór na powierzchni ich no, tworzył jakąś jedną całość. Zdarza się tak oczywiście, że szczególnie na płytkach gresowych jest to celowo lekceważone, żeby na przykład uzyskać jakiś inny, niepowtarzalny wzór. Natomiast jeżeli chodzi o mój model płytek, przykładałem w różnych wariantach i jednak wygląda to dużo lepiej, gdy wszystkie płytki są zwrócone w jedną stronę. Układając samodzielnie płytki, także te, które nie mają oznaczeń takich jak ta w postaci strzałki, raczej układam na przykład w jedną stronę napisem, czyli jeżeli są z tyłu napis producenta, który powoduje to, że ona ma jakąś chropowatość, to staram się układać wszystkie płytki, żeby napis był zwrócony na każdej w tą samą stronę. To wszystko, jeżeli chodzi o odbiór czy jakieś podstawy układania płytek. Życzę Wam oczywiście, aby
wszystkie płytki, które będziecie odbierali, były zgodne z waszym zamówieniem, miały te parametry, które sobie życzycie. Dziękuję bardzo za uwagę.